Kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejsze wideo to kolejna kontynuacja serii Artyści Kina i Teatru. A dzisiaj mam dla Was kolejną kobietę. Postanowiłam sobie, że następny w kolejce już będzie mężczyzna. Było dwóch facetów, dwie kobiety, więc znowu będzie mężczyzna. Ale dzisiaj porozmawiamy o Inie Benicie. Czy ona współpracowała z tymi Niemcami, czy nie? Dlatego, że przez lata była oskarżana jako kolaborantka, jako osoba, która działała na rzecz Niemców. Więc ja dzisiaj rozwieję Wasze wątpliwości co do tego, bo może o tym nie wiedzieliście, że to wcale tak nie było. Także już nie przedłużam i zaczynamy. Benita tak naprawdę nazywała się Ina Fiodorow-Bułhak. Urodziła się 1 lutego lub 1 marca 1912 roku w Kijowie na Ukrainie, a zmarła we wrześniu 1984 roku w Mechanizburgu w USA. Była polską aktorką teatralną i filmową. Miała, słuchajcie, 4 mężów. 3 dzieci i wyobraźcie sobie, że mówiła aż biegle 4 językami: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Benita ukończyła szkołę paryską i tu jak pokaleczę to przepraszam, Sacré-Cœur, bo ja słuchajcie francuskiego nie znam, więc czytam tak jak potrafię. A także słuchajcie kursy wokalno-dramatyczne w Warszawie. Swój debiut, słuchajcie, miała dopiero 29 sierpnia 1931 roku. Czyli słuchajcie, to już ja mówię dopiero z tego względu, że już wszyscy są na szczycie. Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Pola Negri, Zula Pogorzelska. Wszystkie te, słuchajcie, gwiazdy, a ona dopiero w tym roku ma swój debiut. W teatrzyku Nowy Ananas, nazwa jest, słuchajcie, kozacka moim zdaniem, Nowy Ananas, w programie Raj bez mężczyzn. Czyli słuchajcie, jak długo musiała czekać na ten pierwszy występ, by móc pokazać światu swój talent aktorski. Tu nasuwa mi się taka, słuchajcie, luźna sugestia, że wiele ludzi tak ma, że czeka na swój moment bardzo, bardzo długo. Także Ina dopiero w 31 roku ukazuje się wszystkim na scenie jako aktorka. Po tym debiucie, słuchajcie, kariera rusza z kopyta, bo już w 1932 roku zagrała w filmie Ryszarda Biskiego pod tytułem Puszcza. I od tej pory, słuchajcie, grała głównie w filmach. Grała też w filmach z Eugeniuszem Bodo. I tutaj mam, słuchajcie, ten mój ulubiony film, czyli Jego Ekscelencja Subiekt. Jak sobie go wpiszecie na YouTubie, to on jest cały do obejrzenia. Ina i Eugeniusz grają tam główne role zakochanych. Film świetny. Także polecam Wam go obejrzeć. Ale to nie było jej jedyne źródło zarobkowania i jedyne źródło występów, bo występowała także w lokalnych kabaretach i teatrach. I tutaj mam, słuchajcie, zanotowany. Cyrulik, Warszawski, Wielka Rewia, Ali Barbie i Teatr Malickiej. I tak, słuchajcie, dochodzimy do wybuchu II wojny światowej. Co się dzieje, słuchajcie, z Iną Benitą podczas II wojny światowej? Zostaje, słuchajcie, w Warszawie i występuje w jawnych teatrach dla Niemców. Komedia i niebieski motyl.
Z tego względu, słuchajcie, zostaje oskarżona o to, że współpracuje z Niemcami. W tamtym czasie i w tamtym momencie wszyscy aktorzy, którzy występowali przed wojną, mieli zakaz występowania dla ludzi, a przede wszystkim dla Niemców. Dlatego, że Polacy nie mieli wstępu do kin i do teatrów, chodzili tam tylko i wyłącznie Niemcy. Więc żeby nie pomagać okupantowi, wyszedł taki zakaz. Ale Ina go złamała i występowała w tych teatrach. No i za to została oskarżona o współpracę z Niemcami. Ale zanim opowiem wam tak naprawdę, co było dalej, to powiem wam jeszcze kilka słów od siebie. Chciała zarabiać pieniądze. Chciała żyć normalnie. Zdarzyło mi się kiedyś przeczytać takie słowa Adolfa Dymszy, który też występował podczas II wojny światowej dla Niemców, że zawód aktora jest po to, by bawić ludzi. Chociaż czasy są, jakie są, to aktor jest po to, żeby przenosić widza w inny świat, rozbawiać go, dawać mu radość. Więc dla niego ważne było to, jak ludzie go odbierali, przychodząc do tego kina, jeżeli nawet Polakom udało się przyjść, czy do tego teatru, żeby oderwać się od tej wojny, oderwać się od terroru, bo tak naprawdę jak i dzisiaj chodzimy do kina, czy do teatru, to też szukamy tam jakiegoś oderwania od prawdziwej rzeczywistości. Więc myślę, że te same powody miała Ina, która myślała, że po prostu dzięki temu, że będzie występować, to po pierwsze będzie pracować w tym, co kocha, a po drugie będzie dawać jakąś namiastkę normalności w kraju, w którym tej normalności nie ma, bo jest wojna. Ale lecimy dalej. Jak się okazało, ona współpracowała z AK i na ich zlecenie rozpracowywała Niemców i współpracujących z nimi aktorów. Dlatego, że wiecie, kolaboracja to dotyczy... Jak wiecie, kolaboracja, słuchajcie, to dotyczy wielu osób. Jak się często zarzuca, że my Polacy nie kolaborowaliśmy z Niemcami, to nie jest prawda niestety. Wybaczcie, ale nie. Przez długie lata była oskarżona, że ona współpracowała z tymi Niemcami. Ona obracała się tak naprawdę w ich kręgach dlatego, że była agentem Armii Krajowej. Ale wiecie, jak to jest. Historia lubi ludzi osądzać nie przez to, co zrobili, tylko przez to, kto co o nich powiedział. Często tak bywa, niestety. Podczas, słuchajcie, całej tej akcji prowadzonej przez Inę, ona się zakochała. No bo słuchajcie, pomimo tego, że jest wojna, że wszyscy się boją, no to jednak ludzie próbują szukać namiastki jakiegoś normalnego życia, więc ona, obracając się w tym niemieckim kręgu, zakochała się w austriackim żołnierzu, z którym wyjechała do Wiednia. Jak może doszliście do tego w historii albo nie, to podczas wojny była taka akcja, nie pamiętam, słuchajcie, nazwy, przepraszam was bardzo serdecznie, powinnam to sprawdzić, ale tego nie zrobiłam. Taka niemiecka nazwa na Polki, które zadawały się z Niemcami. Za to groziła, słuchajcie, kara. Nie śmierci, ale generalnie rzecz biorąc więzienia. Więc kiedy to, słuchajcie, wyszło na jaw, ten żołnierz trafił na front wschodni, a Ina wróciła do Polski, ale niestety od razu trafiła na pawiak i na tym pawiaku była do 31 lipca 1944 roku. W tym czasie, słuchajcie, była jeszcze do tego w ciąży, gdzie urodziła tam swojego pierwszego syna, ale udało im się przeżyć ten pawiak, tak jak mówię, wyszli tego 31 lipca 1944 roku i jak wyszli, to następnego dnia wybuchło powstanie warszawskie. Także, słuchajcie, nawet nie mieli czasu na to, żeby odpocząć, bo znowu się coś działo. I jakby w całym tym wszystkim, do momentu, w którym ja miałabym nagrywać dla was to wideo, to gdybym je nagrywała w tamtym roku, to musiałabym wam powiedzieć, że ona zginęła w tym powstaniu. Bo takie chodziły słuchy, że w Polsce widziano ją po raz ostatni podczas Powstania Warszawskiego i myślano, że zginęła w kanałach podczas powstania, bo tam ostatnim razem ktoś ją widział, że ona z tym synem wchodziła i że już nie wyszła. I do 2018 roku wszyscy mieli takie, słuchajcie, przeświadczenie, że ona naprawdę zginęła w tych kanałach i koniec historii. Ale okazuje się, że wcale tak nie było.
Bo wyobraźcie sobie, że w 2018 roku rodzina Paszów udostępniła dokumenty, z których możemy dowiedzieć się, że Ina przeżyła wojnę, wyjechała do USA, gdzie poznała swojego kolejnego męża, urodziła mu córeczkę, która po 3 dniach zmarła, jednak niedługo na świat przyszedł jej kolejny syn i tam, słuchajcie, prowadziła życie incognito. Zmieniła, słuchajcie, nazwisko, nie opowiadała o tym, co robiła w Polsce, że współpracowała z Armią Krajową, że była aktorką. Nikt tam, słuchajcie, o tym nie wiedział. Ona sobie żyła spokojnie w Stanach Zjednoczonych, prowadziła dom i była po prostu zwykłą kobietą. Nikt nie wiedział o tym, że ona była jakąś aktorką, że grała w filmach. Po prostu nawet jej mąż, nie wiem, chyba o tym nie wiedział. Po śmierci swojego męża, słuchajcie, musiała zacząć też pracować zarobkowo, bo nie miała już wtedy pieniędzy, bo to on zarabiał, a ona siedziała w domu, więc pracowała jako sprzątaczka i malowała obrazy. Zmarła, słuchajcie, na raka płuc we wrześniu 1984 roku. I to jest, słuchajcie, koniec historii Iny. Dopiero po latach, czyli w tym 2018 i wcześniej, jej rodzina, która żyje do tej pory w Stanach Zjednoczonych, bo miała dzieci, wnuki, oni dopiero teraz dowiedzieli się, że ona była sławną aktorką w Polsce. Nie chciała o tym mówić, nikomu o tym nie powiedziała. Słuchajcie, zastanawiam się dlaczego. Czy miała aż tak negatywne wspomnienia przez to, co przeszła podczas wojny, że nie chciała o tym mówić? Czy nie chciała o tym mówić z tego względu, że to było, minęło i nie było jej dane wrócić do filmu po wojnie? Nie wiem. Nikt z nas tego nie wie. Ale na sam koniec, słuchajcie, też mam taką dosyć smutną refleksję, bo kiedy przeczytałam o tym, że po śmierci swojego męża musiała pracować jako sprzątaczka, to było mi, słuchajcie, przykro, jak to przeczytałam. Taka gwiazda, kobieta, która grała w filmach, która grała z Eugeniuszem Bodo, znali ją wszyscy w Warszawie, ona się strasznie facetom podobała, była bardzo ładną kobietą. Kurczę, ona musiała pod koniec swojego życia sprzątać. To nie jest tak, słuchajcie, że sprzątanie jest czymś złym. To jest praca. Ale to jest takie smutne, jak z kobiety, która miała wszystko, musiała zejść do takiego dołka. Myślę, że samej Inie też na pewno nie było z tym dobrze i miło. Nie znałam jej osobiście, nikt z nas jej nie znał osobiście. Ale myślę, że też pewnie czuła jakiś tam w środku niedosyt, że z takiej gwiazdy została tylko zwykłą panią domu. To trochę smutne, słuchajcie. Ale każda z tych historii tych ludzi kończy się właśnie w taki dosyć smutny sposób. Mam nadzieję, że wśród przyszłych ludzi, o których będę wam mówić, znajdę coś pozytywnego. Że jednak to się nie potoczyło tak, jak mogłoby się potoczyć. Moja historia, słuchajcie, Iny Benity już w tym momencie się kończy, a ja chciałabym poznać waszą opinię. Czy znaliście Inę Benitę? Czy widzieliście kiedykolwiek jakiś stary film z jej udziałem? I co w ogóle może myślicie na temat tego, jak zakończyły się kariery każdych z tych osób, których do tej pory wam opowiedziałam? Nie mam, słuchajcie, zielonego pojęcia, kto będzie następny w kolejce. Ja już wam na początku tego filmu powiedziałam, że to będzie mężczyzna, ale jeszcze nie zdecydowałam o tym, kto to będzie, więc to będzie dla was niespodzianka, kogo ja następnego wybiorę na tapetę. Ja już oczywiście, słuchajcie, jak zawsze i niezmiennie zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli ten albo jakikolwiek inny filmik wam się podobał. Jak chcecie, to napiszcie komentarz. Jak zasubskrybujecie kanał, to możecie sobie dzwoneczek wcisnąć. Wtedy nie przegapicie żadnego mojego nowego wideo. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Pa, pa.